Środa rano, ekipa montuje się już na grzybki, a ja witam Was wszystkich bardzo serdecznie, pochmurno, takie coś jakby leciało z nieba, deszcz nie pada, ale coś na twarzy czuć, ale zimno nie jest, jest 10 stopni. Rudy zostaje w domu, poluje na mysze widmo. Trasa dobrze już Wam znana z wyjazdów na ogród, a dzisiaj jedziemy nią na grzyby. Wczoraj pojechałam na taki rekonesans, miałam nazbierać słów, taki był plan, ale okazało się, że nazbierałam 2 kosze podgrzybków dosłownie w jednym miejscu. No i do tej pory jeździliśmy w inne lasy, też po tej stronie rzeki Myśli, ale w innym kierunku, no a dzisiaj jedziemy tam, gdzie wczoraj nazbierałam takich ładnych, pięknych, malutkich grzybków. Nasza facelia kwitnie jeszcze. Dzień zamglony, no coś mży, coś mży. Mam nadzieję, że się nie rozpada. Przyjechaliśmy. Dzisiaj naszym celem są te lasy. Grzybiarze już są. I to jest naprzeciwko naszych pól, na których jeszcze stoi woda, ale to są właśnie te tereny, o których mówiłam, że były odwieczne bagna. W oddali widać szaliny i na prościutko za szalinami są nasze pola orne, ogrody, a tu teraz stoi woda. Te tereny zawsze były pod wodą, zawsze toczyło się życie bagienne. No później przyszły lata suszy i bagna zginęły. Jak widzicie, były koszone po tej stronie, już nie. Tu jednak ta woda jeszcze gdzieś się utrzymywała. Resztki tej bagiennej wilgoci, nie były te łąki wykoszone, a tu wszystko było wykoszone. Tyle o wodzie, tyle o pogodzie. Idę zbierać. No i co? Daleko nie odeszłam. 2-3 kroki i są już pierwsze maluszki do mojego jeszcze pustego koszyka. Zobaczcie, jakie maleńkie. Młodziutkie. Właśnie przyjechały 2 samochody kolejnych grzybiarzy. To, co lubię, będzie nas tu więcej. Wszyscy będą chodzić, zbierać, zaglądać, ile ma drugi grzybiarz, czy czasem nie ma więcej od nas. Będzie taka coś w rodzaju rywalizacji. Każdy się rozszedł w swoją stronę, ludzie się porozchodzili. Mamusia z tatusiem poszli w tamtą stronę. Ja chodzę po tej stronie lasów. W koszyczku chwilka, moment. Grzybków jest sporo i są kolejne. Są i małe, i średnie. Jako takich dużych nie ma. One dopiero teraz ruszyły tutaj drugą turą, drugim wysypem. Jest ich naprawdę dużo. Z przodu mech chrobotek reniferowy. Nazwa pochodzi stąd, że jest on w Finlandii przysmakiem reniferów. Kupę lat temu ten mech był pozyskiwany na szeroką skalę do stroików na Wszystkich Świętych i nie tylko, do tego stopnia, że praktycznie w niektórych regionach zaczął ginąć. Nałożono na niego ochronę. Teraz od kilku lat, z tego co wiem, w naszym rejonie ochrona jest zdjęta, jest nakładana czasowo na dany rejon i jeżeli mech jest uznany za zagrożony wyginięciem. Wygląda bardzo ładnie jego specyfiką. Jak każdego mchu jest to, że jeżeli jest wilgoć, jest mięciutki jak gąbka, ale jak wyschnie, to chrupi, łamie się pod nogami, chrzęści. Ale na tle lasu, na tle zielonego mchu wygląda naprawdę imponująco.
I jako taka ciekawostka, ten mech jest wyznacznikiem czystego powietrza regionu, gdzie jest powietrze czyste, nieskażone chemią. Tam on się pojawia. Na naszych terenach występuje w dużej ilości, ale tak jak mówię, był pozyskiwany na stroiki i był czas, że był on rzadkością w tych lasach. Teraz jest go naprawdę dużo. Kolejny amator grzybów. Przyjechał pan jakiś. Ludzi w lesie dzisiaj sporo. Mam sporą konkurencję, z czego się cieszę. Jest taka radość w tym lesie. Ten las żyje, bo nie jestem sama. Ci Państwo mają już pełne wiadra, zbierają do reklamówek. Ja mam pół kosza samych takich malutkich i przed chwilką tu z Panem się śmiałam, bo Pan mówi, same duże. Nie mam w ogóle małych, nie widzę ich. Ja mówię, tak, a ja mam same małe, a pan się śmieje, bo te duże to już wyzbierałem ja. Tam jest kolejny grzybek w tych trawkach, ale chciałam wam pokazać norę wilka, wilków. Nora świeża, nadrapany mech, bardzo głęboka i wielkością spokojnie zmieściłoby się tutaj kilkuletnie dziecko. Misternie wykopana w przemyślanym terenie, w okopie, bo najłatwiej jest im kopać w takim nasypie. W terenie płaskim kopie się źle i wilki z reguły, jeżeli wybierają miejsce do wykopu nory, to właśnie w takich nasypach. Bardzo mądre stworzenia. Mądre zwierzęta i my ludzie powinniśmy czerpać z ich mądrości, uczyć się od nich. A tu jest mój grzyb. Wczoraj jak byłam tu na grzybach, było już po południu i ostatnie sztuki zbierałam jak zapadała szarówka. Było szarawo. I w tym młodniku wiem, że one były. Słyszałam je, widziałam, jak tam się gałązki ruszają, jednak nie wyszły. Powiem uczciwie, że czekałam. Stanęłam cichutko, jak słup soli. Uszykowałam sobie aparat, kamerę i z taką nadzieją. Boże, może wyjdą. Boże, może wyjdą, może je zobaczę. No, niestety nie wyszły. Nie udało się mi ich zobaczyć. I tak czekam, no czekam, że może kiedyś je zobaczę. Uda mi się uchwycić je w kamerze, być może w aparacie. Dzisiaj jest to nierealne, jest za dużo ludzi, więc one będą się trzymały na uboczu. Ale wiem, że one są tutaj. Wypatrzyłam ich norę już z wiosny i unikałam tego miejsca, bo wilki, które mają młode szczenięta, mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla nas. Z racji tego, że w obronie, w obawie przed zrobieniem krzywdy swojemu potomstwu będą atakować. Chodzą one po moich polach, koło mojego ogrodu, ale niestety tylko na ich tropach się moje obserwacje jak do tej pory skończyły. Tej nory już w przyszłym roku zamieszkiwać nie będą. Wilki budują każdego roku, wykopują każdego roku nową norę, świeżą w innym miejscu.
Oczywiście w danym rewirze, bo jeżeli opanują dany rewir, to już jest ich i będą go bronić zaciekle, przepędzać potencjalnych rywali. I jest kolejny podgrzybeczek. Same takie młode. Grzybów jest naprawdę bardzo dużo. Zbiera się szybciutko, ale są małe. No przynajmniej mi się trafiają małe, bo te duże już zostały wyzbierane, jak widzieliście. Siedzą w mchu tak, że nie idzie ich wykręcić, wyciągnąć. Wyłażą z mchem. Ten już nadpleśniały. To nie będę go nawet ruszać. Tu mam kolejny. Młoda sosenka wykiełkowała. Takie samosiejki są najzdrowsze, aczkolwiek w takim lesie nie mają szans przetrwania. Popatrzcie. Się rozłączę, bo spokojnie sobie to pozbieram. Oczyszczę. A tam są kolejne. Praktycznie w miejscu się zbiera. Od drogi jestem jakieś może 30 metrów, bo tam już jest droga. Koszyk pełny. Do kopiastego brakuje niewiele, ale tu trafiła mi się prawdziwa piękność. Koszyk pełny, w przewadze małe, młode, ładne takie grzybki z ciemnobrązowymi, czarnymi łebkami. Jest też jeszcze jeden. Oczywiście nie zostawię go. I już jedziemy do mału, pomału do domu. Tatuś z mamusią się znaleźli. Poszli początkowo w swoim kierunku, w przeciwnym do mojego. Ja poszłam w prawo, oni w lewo. Mamusia teraz w buczkach, w kępce buczków dokonuje ostatnich zbiorów grzybków, podgrzybków. Ma pełny kosz. I jaka zadowolona, usatysfakcjonowana. I mówi, że idzie jak po kraka. Tatuś, zobaczcie, jaki wyukładany kosz. Gdzie wyście takich kapci nazbierali? Jak te moje pypcie do waszych się mają? Ileż ja musiałam się naschylać, żeby nadziurdziać na takiego jednego dziadka kapcia. O, prawdziwka widzę masz. Tylko ogon wystaje. Ale grzyby. Grzyby są. Są naprawdę jeszcze niesamowite. Byliśmy ciutkę ponad godzinkę w lesie. Miny mamusi i tatusia zadowolone. No, nie mogę kluczyków wyciągnąć. Chyba nie. Wręczam ci kluczyki od auta. Otwieraj. Nie ma robaczywych. Ja jak znalazłam chyba dwa robaczywe. Znalazłam z pleśniałych, no około 10. Ogólnie nie ma. Jest drugi tak jakby wysyp. One jeszcze są, głoszą przymrozki. Jeżeli nie będzie dużo na minusie, to te grzyby jeszcze będą i daleko w listopadzie. Zobaczymy, najbliższe dni pokażą. A tymczasem pakujemy to do auta i jedziemy do domu. Życzę wam takich zbiorów, a nawet i piękniejszych, tym, którzy nie mają u siebie grzybów, bo wiem, że są regiony, że ich niestety nie ma. Życzę, aby jeszcze były. I do następnego. Mamusia już siedzi. Ten długi trzeba podać, a ten masę tu. Pa, pa.